Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce. Gwiezdne wojny. Witam wszystkich, ja jestem Ghost, a to Star Wars The Old Republic. Gra ta ukazała się w roku 2011 w grudniu i wtedy była grą płatną, jest to MMO, trzeba było płacić abonament. Teraz od 15 listopada 2012 gra zmieniła się w free to play, więc zachęcam każdego z Was do zagrania. Gra waży około 25 GB, więc trzeba się przygotować do dłuższego pobierania, chociaż to zależy od łącza. I cóż, przejdźmy do samej gry. Możemy wybierać pomiędzy dwoma frakcjami, pomiędzy Imperium i Republiką. Nagrywam to drugi raz, wcześniej miałem postać Republiki, ale ją usunąłem. Był to rycerz Jedi, został mi tylko Sith. I na przykładzie właśnie Republiki pokażę Wam, jak tworzy się postać. Niestety wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, ponieważ free to play blokuje trochę opcji. Możemy wciąż płacić abonament za tą grę i wtedy będziemy mieli dostęp do wszystkiego. Aczkolwiek ja nie widzę takiej potrzeby. Więc wybieramy sobie pomiędzy Imperium a Republiką. Weźmiemy Republikę. I są cztery klasy postaci. Jest typowy rycerz Jedi, czyli taki biegający z mieczem, atakujący w zwarciu. Jest Jedi Consular. Jest to postać, która także ma miecz, jak to rycerz Jedi, ale głównie bazuje na swojej mocy, czyli odpychaniu, przyciąganiu przeciwników i tym podobne. Nie wiem, nie grałem taką postacią jeszcze. Jest smuggler. Są to postacie, które prawdopodobnie mogą być snajperami. Nie wiem, takimi też nie grałem i chyba takich jeszcze nie spotkałem w swojej drodze. I są trooperzy. Trooperów spotkałem. Są to typowi żołnierze. Po prostu biegają z karabinami, strzelają. Nie widzę w sumie, szczerze powiedziawszy, nie widzę sensu grania w Gwiezdne Wojny żołnierzem. Co, jaki to ma sens? Lepiej grać Jediem albo Sithem. Postać może zrobimy sobie na przykładzie konsulara. Konsulara, nie wiem jak to przetłumaczyć w sumie na polski. Może on być healerem, czyli może leczyć inne postacie. Przejdźmy sobie dalej. Jak widać, niestety w związku z tym, że jest to free to play, mimo że tu jest tyle różnych dostępnych ras, możemy tylko dwie, ostatnio mogłem trzy. Możemy być człowiekiem i zabrakiem. Czemu tak mało? Czemu to jest taki specjalny zabrak? Nie widziałem go wcześniej. No nic. Poza człowiekiem i zabrakiem... Niestety... Nie, są też nazwy tych klas. Jest... Nie, nie ma. Chociaż... Nie, nie ma. No jest jeszcze kilka różnych. Jest droid na pewno... No nie pamiętam. Jestem, mimo że jestem fanem Gwiezdnych Wojen, no nie pamiętam imion nazw tych klas. Tych ras, przepraszam, ras. Weźmiemy człowieka. Możemy wybrać płeć. Chciałem kobietę, ale dobra. Tak, nie będziemy grać tą postacią, ponieważ mam fajnego Sitha. No i mamy tutaj możliwość, prawda, budowy... Gdzie on? Aha, jest. Budowy naszej postaci, tworzenia postaci. Nie jest to tak skomplikowane jak na przykład w Simsach czy Skyrimie. Ale się sprawdza. Możemy wybrać typ ciała. Chudy, mały, wysoki, gruby. Weźmiemy sobie, nie wiem, takiego. Twarz. Raczej są to gotowe modele, nie można ich modyfikować dowolnie. Blizny, jakieś inne śmieci, fryzura, kolor oczu, broda. Dałem mu kolczyk, czy mi się wydaje, czy mu się tak nos błyszczy? Nie, nos mu się błyszczy. Łysy. Wpisujemy mu nazwę. Nie ma różnicy jaką. Niech będzie na przykład byle co, bo i tak tą postać usuniemy. Albo nie będę już jej robił dalej, bo tam się łączy filmik, nie chcemy go oglądać. Więc mniej więcej tak wygląda proces tworzenia postaci. No, jak już przejdziemy do gry samej, to powiem co się dzieje później. Weźmiemy mojego Sitha.
The Padawan's Fall, chapter 1. Jeżeli chodzi o długość tej gry, to gram w nią już no, z 20 godzin i dopiero jest chapter 1 i mam level bodajże 17,5 na 50 możliwych. Więc jest to dosyć sporo grania, level nie idzie zbyt szybko. Będę w niezbyt przyjemnym miejscu, ponieważ w strefie wojny. I wygląda to tak. Każda z klas, które wybieraliśmy na początku, ma własną ścieżkę fabularną, różną oczywiście zależnie od strony, po której się ustawimy, czy to po stronie Republiki, czy Imperium. Jak wspomniałem, moim zdaniem, przynajmniej na przykładzie Jedi, rycerza Jedi i wojownika Sithów, to Imperium jest ciekawsze i dużo przyjemniejsze. No, przez Frapsa to się troszkę długo wczytuje. No nic, poczekamy. I ograniczenia związane z free-to-play są takie, że nie mamy dostępu do niektórych rzeczy na początku, jak to jest w przypadku graczy, którzy płacą. Na przykład sprintować możemy dopiero od 15 levela, co jest dla mnie jakąś totalną porażką. Jest też kilka innych ograniczeń, ale nie są one tak uciążliwe. No dobra. Gra już nam się wczytała. Jestem na planecie Balmora. Widać to tutaj. To jest moja postać. I to jest mój kompanion. Każdy gracz ma swojego kompaniona, czyli swojego przydupasa, który za nami chodzi i nam pomaga. To jest akurat moja niewolniczka, bo ją dostałem. U Sithów dostaje się swojego kompaniona jako niewolnika. U Jedi jest to po prostu nasz padawan, którego uczymy. I ma, oczywiście nie jest on takim parobem, który tylko chodzi i się patrzy. Może ona także walczyć i jest w tym całkiem dobra. Różne klasy mają różnych padawanów. W moim przypadku jest to akurat taka niebieska babka. Nie wiem, jaka to rasa. I cóż, mamy okno z questami. Questy główne, questy poboczne. Nie pokażę wam questów głównych, ponieważ muszę zabić bossa, którego nie potrafię zabić, bo mam nieco za niski level na to. Więc może pójdziemy sobie z powrotem. W sumie jestem w złym miejscu. Bo jestem w miejscu, gdzie się dosyć ciężko gra. Wrócimy może na pole bitwy. Walka jest jak w każdym MMO. Mamy pasek skilli, mamy umiejętności naszego parobasa. Parobasów możemy mieć kilka. Mamy okno z parobasami. Ja mam właściwie dwa. Drugiego dostałem wtedy, kiedy dostałem swój własny statek kosmiczny. Parobas na nim był i był w zestawie ze statkiem. Statkami także można walczyć w kosmosie, ale jest to raczej taki dodatek do gry niż osobny tryb. I walka wygląda następująco. Zaznaczamy przeciwnika i wybieramy skill. Ale oczywiście nie jest to aż tak całkiem proste, ponieważ dzięki temu, że mamy paroba i jego umiejętności, możemy podejść bardziej taktycznie. Na przykład wybrać, który z przeciwników ma więcej życia. Widzimy, że jeden ma jedynie 395 HP, a drugi ma aż 3000. To jest sporo, 3000, ale nie będzie problemu. Wiem, że mój parob, znaczy ona, ma skilla, dzięki któremu zdejmie tego, który ma mniej życia na strzała. Wykorzystamy to, zbliżymy się jeszcze trochę. Ona zabije tego białego, ja się rzucę na tego drugiego i go zabiję. Więc przejdźmy do rzeczy. Wybieram jej skilla. On się teraz ładuje i hop. Wybieram kolejnego jej skilla, który będzie przydatny w czasie walki. Oczywiście różnice w walce są pomiędzy klasami postaci. Są także widoczne, ale dla mnie, przez to, że rozmowę nie mogę się skupić na walce. Są duże różnice pomiędzy Republiką a Imperium. Sithowie walczą dużo brutalniej i często nie fair. Dzięki czemu moim zdaniem gra się przyjemniej, bo można robić bardziej efektowne ataki, które są bardziej i efektowne, i efektywne jednocześnie. Może pójdziemy oddać questy. Świat gry jest duży, jest rozbudowany, na pewno nie będzie nam się nudził. Jest w stylu Gwiezdnych Wojen. Ten robot jest silny i trzeba się przygotować do walki z nim. Granatę w niego rzuci. Hop.
Reputacja naszej postaci także zależy od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Fakt, zobaczyli nas ci z tyłu i mogę zginąć. Jak mówiłem, jestem w miejscu, gdzie jest dosyć ciężko, szczególnie na levelu. To zginę później, żeby wam pokazać, co się dzieje wtedy. Nasza postać może być dobra i może być zła. Zależy to od tego, jakie podejmujemy decyzje w czasie gry. Na przykład możemy uratować komuś życie, a możemy go też zabić i to w taki chamski sposób. Na przykład podejść, powiedzieć, że jest nikim i wbić mu miecz w czoło. Ja właśnie staram się być zły jako Sith. Wygląda to tak. Mamy okno postaci, jest nasz ekwipunek i mamy pasek. Wykonałem kilka dobrych uczynków, ale raczej jestem zły. Dobrze. Gdzie ona jest w ogóle? O, mój parob zginął. Właśnie ona jest przydatna dlatego, że ona może zginąć bez żadnych konsekwencji. Możemy ją oczywiście uleczyć w każdym momencie. No nie możemy walczyć wtedy. Jest przydatna, ponieważ przeciwnicy skupiają się na niej, a nie na mnie. I jeżeli ja zginę, to jest koniec. Muszę zaczynać od checkpointa. Jeżeli ona zginie, to jak widać, nic się nie stanie. Mam skill odpowiedzialny za leczenie i mnie, i jej, jeżeli stoi blisko. Każda postać ma taki skill. Przy czym różnie on wygląda, akurat Sith robi coś takiego. Jedi klęczał i się modlił, czy tam medytował. Jest inny gracz. Na 10 levelu wybieramy podklasę naszej postaci. W moim przypadku jest to Sith Marauder. Na początku byłem zwykłym warriorem i miałem tylko jeden miecz, teraz mam dwa miecze. Możemy też wybrać Assassina, który ma jeden miecz podwójny i... Możemy? Albo nie. W sumie nie wiem. No tak czy siak możemy wybrać klasę postaci, która ma podwójny miecz. Ja mam miecz pojedynczy, ale mam za to miecze dwa. Co jeszcze? Na levelu 25 gracze, którzy mają darmową grę, mogą kupić sobie ścigacz i sobie nim latać, tak jak ja teraz chodzę. Tak oni z tyłka wyciągają ścigacz, siadają na niego i sobie lecą. Na pewno jest to dużo lepszy sposób podróżowania, jest dużo szybszy. Mamy szczęście, ci gracze, którzy przed chwilą przeszli, oczyścili nam drogę i nie musimy bawić się z zabijaniem tych parów. Trochę jest to denerwujące, aczkolwiek i tak twórcy poszli na rękę graczom, ponieważ walczenie ze wszystkimi, kogo spotkamy, może być uciążliwe, ponieważ większość z nich nie ma z nami najmniejszych szans, a zajmuje to jednak trochę czasu. Niemniej można ich omijać. Tych chyba nie ominę, bo stoją na przejściu. Też mogę spróbować. Nie udało się. Niech ona rzuci granata. I to granata. Można omijać tak perfidnie, przechodząc dosłownie koło przeciwników. Chyba zginę, ponieważ nie byłem przygotowany do walki z tyloma przeciwnikami jednocześnie. Albo zjem apteczkę. Aha. Mam umiejętność, dzięki której moje ataki dają mi życie? Nie, ktoś tu jest i on mnie healuje. Przyjemnie. To jest właśnie kooperacja między graczami z tej samej frakcji. Widzieliście to coś? To był jego kompanion. Dziwny. A moja zginęła znowu. Lol. Właśnie ona się przydaje dlatego, że ona może zginąć, a ja nie. Teraz się uleczymy. O czym to ja mówiłem? Możemy przechodzić koło wrogów dosłownie przed ich nosami. Jeżeli jesteśmy w odpowiedniej odległości, to oni nas nie widzą. I to się przydaje, kiedy jest dużo wrogów, a nam się nie chce z nimi walczyć, bo nie mamy w tym żadnego zysku. No, będziemy mieli czystą drogę, bo tamci przechodzili tędy. Nie wiem, czy dobrze idę. Dobrze idę. Jestem w strasznym miejscu, jeżeli chodzi o kręcenie się. Naprawdę chciałbym już stąd wyjść. Muszę iść tam. O, inni gracze zaczęli walczyć z tym droidem, więc ja sobie pójdę. Tu jest jeszcze jeden droid, więc go ominiemy. I do drzwi. Pokazałem wam tę grę w złym momencie, ale możecie liczyć nawet na to, że będzie więcej materiałów z tej gry, ponieważ ona jest fajna. Wyszedłem na dwór i wyszedłem akurat na w miejscu, gdzie się odbywa wojna. Jest to planeta, która została przejęta przez Imperium dopiero rok temu i powstańcy dalej o nią walczą. I spójrzcie, tutaj są przeciwnicy, my pójdziemy tędy, oni nas nie zobaczą, nie musimy z nimi walczyć.
Przydaje się to w niektórych questach, kiedy musimy gdzieś wejść, coś zrobić, a jest pełno przeciwników i nie chce się z nimi bawić. Znowu omijamy przeciwnika. Ten chyba nas zobaczy. Chociaż ten nas zobaczył. Trudno. Jeżeli chodzi o skille, to jest to typowe dla gier MMO. Mamy skille obszarowe, mamy skille na odległość. Im wyższy mamy level, tym jesteśmy silniejsi, ale musimy także kupować sobie odpowiednie itemy. Wszystko zależy od tego, czym władamy. Nasz miecz to nie jest ciągle jeden i ten sam. Mieczy jest pełno i każdy ma inną specyfikację. Nie jest tak, że Sith walczy czerwonym mieczem Jedi, niebieskim czy zielonym. Sith może walczyć w sumie także mieczem niebieskim, czy Jedi może walczyć czerwonym. Wszystko zależy od tego, jaki miecz znajdziemy. Oczywiście jest w tejże crafting, możemy sami tworzyć przedmioty, ale jeszcze tego nie opanowałem. Mam dopiero 17 level. I tak. Jeżeli chodzi o fabułę po stronie Sithów, to nie będę jej opowiadał. Jeżeli chcecie zagrać, to sobie zagracie, wtedy sami ją poznacie. Jeżeli nie chcecie, to będzie ona dla was raczej nudna, ponieważ jest tu dużo polityki, dużo pieprzenia się w takie pierdoły, które na ogół gówno wszystkich obchodzą. Nie chcę z nim walczyć. Raz już mnie taki zabił. To jest droid artyleryjny. To jest trochę głupie, bo on może strzelać do ludzi, mimo że jest droidem artyleryjnym. To jest jakiś gracz, więc pójdziemy do niego. Aha, właśnie. Nasz kompanion może z nami rozmawiać, co jest takim społecznym aspektem tej gry, ponieważ nie jest to głupi bot, który za nami łazi i nic nie robi. Ona też ma swoje uczucia, może nas lubić, a może nas nie lubić. Wszystko zależy od... Znaczy wszystko. Dużo zależy od tego, co ona o nas sądzi. Jeżeli nas lubi, to będzie nam z nami częściej rozmawiała, będzie nam lepiej pomagać. Jeżeli nas nie lubi, to mamy pecha. Iść tędy. Tutaj się rozpieprzył statek. Znaczy nasi go zestrzelili. Gdzie mam iść? Zobaczmy na mapę. Tam mogę iść oddać questa. Rozmowy z NPC-ami są przedstawione w filmowy sposób. Może zdążę jeszcze. Fuck, truperzy, nie chcę się z nimi bić. Powstaniec. Rozmowy z NPC-ami są przedstawione w dosyć filmowy sposób. Możemy dokonywać wyborów, wręcz musimy. Ta gra kładzie nacisk na to, żebyśmy czytali, co jest w filmikach. Zresztą zobaczcie sami. Aha, dobra, nie pogadałem sobie z nim. Możemy wybrać nagrodę. Wybrałem coś dla niej. Lubię ulepszać jej statystyki, ponieważ jest przydatna. Oczywiście ona ma swoje okienko. Ona także może być dobra i zła, ale że ona nie podejmuje żadnych wyborów. Jest moją niewolnicą i to, co ja powiem, jest święte. Więc u niej ten pasek się nie ruszył, ale może mnie lubić. Tu są jej punkty sympatii do mnie. Tu są jej itemy i ja właśnie dostałem to. To jest dla niej. Założymy jej taki pasek, jej statystyki od razu wzrosły. I właściwie to ona ma więcej życia ode mnie. I to dużo więcej życia ode mnie. To dobrze. Możemy dla niej oczywiście kupować broń. Możemy grać ze swoimi przyjaciółmi. Mamy okno przyjaciół. Akurat żaden z moich kumpli teraz nie gra, więc wam tego nie pokażę. Ale łączymy się w party i robimy misje razem. Niektóre misje trzeba robić razem. Niektóre nie. Niektóre można. Oczywiście świat gry żyje własnym życiem, mamy fauny i flory, każda jest charakterystyczna dla danej planety. Tutaj mamy takie zwierzątka latające, są też takie switaśne bulwy grube, których wam nie pokażę, bo ich nie ma akurat tutaj. Gdyby to już by zginęły, bo to jest pole bitwy, a one są pokojowo nastawione. Niestety ich tutaj nie ma. No i znowu możemy rozmawiać, jest gracz, to jest jego parop. Możemy mu pomóc, ponieważ biją go te droidy. Rzucimy się na nie.
Wybrałem tą klasę właściwie dlatego, że Sith Marauder jest postacią o największej sile ataku, ponieważ ma dwa miecze, którymi uderza jednocześnie. Jeżeli mamy podwójny miecz, to możemy uderzać tylko jedną stroną w jednym momencie, więc tak jakbyśmy mieli jeden miecz. A Sith Marauder uderza dwoma jednocześnie. Oczywiście nie musimy chodzić wszędzie. Tak wygląda właśnie ścigacz, który możemy kupić na 25 levelu. Miło, że nam gościu go pokazał. Ale jeżeli 25 levela jeszcze nie mamy, to możemy użyć komunikacji miejskiej. Nigdzie nie będę leciał, bo tu mam questy, ale po prostu, albo pokażę wam, jak to wygląda. Idziemy do droida, gadamy z nim i wybieramy sobie naszą stację, do której chcemy się udać i po prostu sobie tam polecimy automatycznie. Tutaj mam questa do oddania. Agent Bell was able to relay a message to me. Your assistance is appreciated. As are these code cylinders you gathered. Rest assured, we will find them most useful. Again, my thanks. Niestety z nim też sobie nie pogadałem. Możemy ulepszać nasz pancerz, nasz miecz, naszą broń. I tak wygląda planeta Balamora. Skalista, ziemista, brzydka. Oczywiście mamy pełną swobodę w podróżowaniu między planetami, kiedy na 15 levelu dostaniemy swój własny statek kosmiczny, który zresztą po stronie Sith Warriora jest epicki, wielki, silny itp. Wiem, że u innych klas nie jest tak ładnie. No i cóż, no, przedstawiłem wam grę tak mniej więcej, o co w niej chodzi, jak to wygląda. Będą jeszcze filmiki z niej, kiedy może dojdę gdzieś dalej, albo będę na jakiejś ładniejszej planecie, bo to jest brzydka. Może kiedy moja postać będzie już silniejsza. Jak to wygląda? Polecam zagrać w tą grę. Poniżej w filmiku będzie link do pobrania. Gra jest darmowa, nie ma się o co martwić. Można ją sobie pobrać w kilku częściach. Zatrzymać pobieranie, wyłączyć komputer, włączymy. To będzie się pobierać z tego samego momentu. O, jeszcze wam pokażę to chyba te... O, są te duże zwierzaczki, śmieszne, sympatyczne. One są nastawione do nas neutralnie, więc jeżeli je zaatakujemy, to na pewno będą się bronić i nie chciałbym z nim walczyć, bo jest duży. Prawdopodobnie bym go zabił, ale po co, skoro on jest taki switaśny. I sobie stoi. Mnogość questów jest naprawdę duża. Questów pobocznych jest pełno. Jedne są fajne, niektóre nie. Ale na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, ta produkcja jest może nie o tyle, co obowiązkowa, ponieważ jest to przed wydarzeniami z filmów, ale jednak czuć ten sam klimat. Na dzisiaj to wszystko z tej gry. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to wiadomo, kliknijcie lajka albo suba. Teraz, jeżeli ktoś ma nowego YouTube'a, to ma suba na dole. Jeżeli ktoś ma starego, to ma powyżej filmiku. Tak czy siak, klik, polajkujcie, jeżeli lubicie. Komentarze też są mile widziane, i te krytyczne, i te nie. Każdy lubi być chwalony, ale krytyka także się przydaje. Niewidzialna bariera. Ups. Ciekawe czemu. Kopalnia jakaś czy coś. I cóż, na pewno z tej gry jeszcze coś będzie. Mam dla was jeszcze jedno MMO, które wam przedstawię. Na pewno nie będzie to dzisiaj, ale w najbliższym czasie będzie filmik. Co to będzie, przekonacie się, jak już ten filmik wrzucę. A teraz żegnajcie i niech moc będzie z wami.